kontynuacji tego, co się dzieje w Ostrowcu, czyli budowy dróg, rozbudowy w dalszym ciągu infrastruktury całej ostrowieckiej. No, żeby może to, co nowego by chciał zrobić, było jakoś bardziej pomocne dla ludzi. No, żeby może ożył trochę ten rynek, bo jest taki kamienno pusty i chłodny. Żeby było dobrze. Przede wszystkim, żeby ludziom się lepiej żyło. Żeby był dobrym gospodarzem. Podniesione trybuny na KSZO i Gutwin powiększone trzecie oczko. Żeby był lepszy od tego, który jest w tej chwili. No, żeby nam się wszystkim po prostu jakoś to życie poprawiło. Żeby był może lepszy od tego starszego, bo więcej to nic. I lepszej przyszłości w każdym bądź razie. Czegoś, jakiejś zmiany przede wszystkim. Żeby był lepszy od poprzedniego. Miejsca pracy na pewno by się przydały, to wiadomo. No i żeby był uczciwy wobec obywateli Ostrowca. Poprawy sytuacji. Więcej miejsc pracy właśnie dla, nie wiem, no ogólnie dla ludzi i dla młodzieży, żeby po szkole też no, było co robić po prostu. No na pewno o zadbanie tego miasta. To najważniejsze chyba. Ja bym chciał, żeby Krzostrowiec był w pierwszej lidze, a ty? Ja bym chciała, żeby to miasto się trochę rozwinęło, no i chyba inwestować przede wszystkim w rozwój młodych ludzi. Dobrych rządów przede wszystkim. Żeby wreszcie coś się tu ruszyło, żeby miasto nie umierało. Żeby nie było odpływu młodzieży, miejsc pracy przede wszystkim. Ja nie głosuję, mnie to w ogóle nie interesuje. Kto by nie był, i tak będzie źle.